Pamięta Pani, jak zaczęła się Pani przygoda z polityką? Co było takim głównym bodźcem, który pchnął Panią w tę stronę? Ja chyba przeszłam taki proces jak wielu dziennikarzy, którzy profesjonalnie zajmują się sprawami mniejszej czy większej polityki. W moim wypadku to była ta mała polityka lokalna. To był samorząd, o którym pisałam przez wiele lat. I chyba w którymś momencie w taki naturalny sposób przyszła myśl, że skoro jest to taka dziedzina, która mnie interesuje, na temat której sporo wiem, to może by spróbować działać tu bardziej aktywnie. I to była jedna z tych motywacji, która spowodowała, że wystartowałam w wyborach do Rady Miejskiej. Jest Pani w historii Świdnicy pierwszą kobietą prezydentem. Ma Pani takie poczucie, że przeciera szlaki innym kobietom, że dokonała czegoś, czego nikt, żadna ja wcześniej nie dokonała? Tak, ja w ogóle bardzo zawsze zachęcam kobiety do tego, żeby były aktywne właśnie w tej takiej aktywności obywatelskiej. Wtedy, kiedy trzeba ubiegać się o mandat radnej, o stanowisko szefa gminy, zawalczyć o stanowisko w samorządzie, czy iść też dalej do parlamentu, zajmować funkcje społeczne, które są ważne dla nas wszystkich. Kobiety często się tego boją. Kobiety mają obawy, że nie dadzą rady. Kobiety mają obawy co do własnych kompetencji. Wreszcie, i to jest taki hamulec, który wpływa na wiele z nas, boją się tego, jak pogodzą bycie kobietą, bycie matką, żoną, z byciem politykiem, z byciem szefem jakiejś instytucji. Ale potem życie pokazuje, że wszystko można pogodzić, wszystko można poukładać. A co do kompetencji, co do umiejętności radzenia sobie, to ja myślę, że my mamy o wiele lepsze predyspozycje niż mężczyźni, bo my z natury, dbając o dom, o dzieci, załatwiając tysiące codziennie trudnych, mniejszych, większych spraw, jesteśmy przygotowane do tego, żeby potem umieć sobie w dobry sposób radzić z innymi problemami, z innymi zagadnieniami. Kobiety są z reguły bardzo dobrze wykształcone. Trochę im brakuje wiary w siebie, więc ja zawsze powtarzam. Dziewczyny, wierzcie w siebie, potraficie. Do niedawna polityka była postrzegana jako taka typowo męska sfera działalności. Ten trend pomału się przełamuje. Coraz więcej kobiet dochodzi do głosu, czego wynikiem są ostatnie wybory parlamentarne. Czy to jest tak, że mężczyźni wreszcie dostrzegli, że kobiety też mają wiele do powiedzenia, czy po prostu rośnie świadomość kobiet? Myślę, że wynika to bardziej z tego drugiego, że my bardziej wierzymy w siebie, że te pierwsze, które przecierały szlaki, były takim przykładem dla innych kobiet i takim impulsem do pomyślenia sobie, warto spróbować. A ja wyznaję taką teorię, i w praktyce to się sprawdza, że musi tu zaistnieć równowaga, bo każde z nas, każde z przedstawicieli określonej płci wnosi do polityki określone cechy. Mężczyźni są raczej wojownikami, kobiety raczej tymi osobami, które będą szukać kompromisu, które są bardziej nastawione na cele, nie na własną pozycję. I taka mieszanka tych cech może dać najlepsze efekty, bo czasem trzeba być trochę wojownikiem, a czasem trzeba być trochę negocjatorem. Stąd to uzupełnienie może dać, mówię, najlepsze rezultaty i osiąganie celów, bo o to przecież chodzi. Spotkałam się z określeniem, że w polityce obowiązuje prawo dżungli. Czy jak Pani się odnajduje w tym twardym świecie? To wszystko zależy od tego, jak sobie tę politykę wyobrażamy, jaki sobie przyjmiemy styl bycia w tej polityce. Proszę zobaczyć, że przez te 2 lata, kiedy jestem prezydentem miasta, poziom debaty znacznie wzrósł w naszym mieście. My cały czas dyskutujemy o sprawach, cały czas się przecież spieramy, są sytuacje, w których nie ma zgodności zdania, ale nie obrażamy się, szanujemy nawzajem, nie depczemy swojej godności, nie używamy pewnych słów, pewnych sformułowań, możemy rozmawiać ostro, ale wyłącznie o sprawach i poglądach, nie obrażając siebie nawzajem. Więc można nawet w tej dżungli, jeżeli ktoś konsekwentnie, sam od siebie tego wymaga, funkcjonować zupełnie inaczej. Ale ma Pani rację, że ten świat polityki jest światem trudnym, gdzie
No, czasem padają słowa, sformułowania, które moim zdaniem paść nie powinny, bo to się przenosi później i jesteśmy postrzegani, my politycy, jako no, przedstawiciele tej grupy zawodowej, bo dla wielu osób jest to zawód, takiej mniej fajnej, a tak wcale być nie musi. Stąd no, myślę, że my jako Świdnica jesteśmy takim dobrym przykładem dla innych. Za Panią 2 lata prezydentury, w tym czasie wielokrotnie musiała Pani na pewno podejmować trudne decyzje. Kobiety są emocjonalne. Jak Pani radzi sobie właśnie w takich sytuacjach trudnych z emocjami? Na pewno wymaga to pewnej wprawy, na pewno wymaga takiej nieustannej też, takiego nieustannego dialogu z samym sobą, żeby uodpornić się na takie decyzje, na takie sytuacje, żeby umieć odreagować takie właśnie emocje, które nie ma się co czarować, one są i skupiają się gdzieś w nas, więc trzeba umieć oddzielić pracę od niepracy, trzeba szanować swój wolny czas, trzeba znaleźć trochę tego czasu na relaks. Dla mnie relaks to spacer, dla mnie relaks to basen, to dobra książka czy wyjazd do kina. I trzeba umieć szanować te chwile. Mam też taką bardzo żelazną zasadę. Po przyjściu do domu staram się nie myśleć o pracy, nie rozmawiać o pracy, chyba że jest taka konieczność, bo oczywiście są sytuacje wyjątkowe. Skupiać się na tym, co robię, bardzo intensywnie, nawet przez 10, 12, zdarza się, że 14 godzin, ale kiedy przychodzi moment, kiedy wracam do domu, to ten czas jest już czasem świętym, bez pracy. Kobiety łączą wiele ról. Są matkami, żonami, politykami, biznesmenami. Jak Pani łączy te role? Mnie się udało to między innymi dlatego, że wtedy, kiedy podejmowałam decyzję o kandydowaniu, moje dzieci były już prawie dorosłe. Najmłodszy syn właśnie skończył 19 lat, jest w maturalnej klasie, jest w pełni samodzielny. Oczywiście też musiał się dużo rzeczy w międzyczasie nauczyć i do wielu przywyknąć, bo był przyzwyczajony, że mama jest jednak w domu często, no ale jest to już dorosły mężczyzna, który takie rzeczy rozumie. Jeżeli się ma wsparcie rodziny, jeżeli ma się zrozumienie męża, a ja takie mam, to można to wszystko poukładać, ale jeszcze raz podkreślę to, co mówiłam wcześniej. Jeżeli już przychodzi ten czas dla rodziny, to musi on być święty. Każda godzina, każdy kwadrans ma być rzeczywiście dla tej rodziny. Dlatego my staramy się czy razem wyjeżdżać, czy właśnie chodzić do tego kina, czy czasami razem pojechać na obiad. I wtedy jakość tego czasu, mimo że jest go oczywiście mniej, jest taka, że czerpiemy z tego nawzajem energię i wspieramy się. I to jest czas dla nas, nie dla pracy, nie dla polityki, tylko rzeczywiście dla najbliższych. Mimo tego trendu otwierania się polityki na kobiety, w innych dziedzinach życia zawodowego kobiety wcale nie mają łatwiej. Trudniej im o dobrą posadę, często zarabiają mniej niż mężczyźni na podobnych stanowiskach. Jak to zmienić? Czy w ogóle jest szansa na zmianę? Wspierać się nawzajem. Ja zawsze mówię, że jedna kobieta, że powinnyśmy mieć taką kobiecą solidarność i poprzez nawet no, własny przykład pokazywać. Ja też jako kobieta szef bardzo staram się zwracać uwagę na to, żeby moich podwładnych oceniać i doceniać sprawiedliwie w zależności od jakości wykonywanej pracy, ale jednocześnie zawsze rozumieć te kobiety, które choćby z racji macierzyństwa, no muszą dokonywać pewnych wyborów. I ja zawsze mówię, najważniejsze jest dziecko, najważniejsza rodzina. Myślę, że takie wsparcie okazywane szczególnie młodym kobietom też pozwala na takie wyrobienie sobie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, bo to jest też bardzo ważne. Jeśli kobieta wie, że w swoim zakładzie pracy, ja jestem przecież też szefem zakładu pracy, może liczyć na wsparcie, zrozumienie wtedy, kiedy jest w ciąży, wtedy, kiedy chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, wie, że po tym okresie czeka na nią nadal miejsce pracy, wie, że w każdej sytuacji kryzysowej też może liczyć na wsparcie, bo dziecko nagle zachorowało, bo trzeba wyjechać, więc
taka, to dotyczy oczywiście wsparcia nie tylko ze strony kobiet, tak powinien reagować każdy szef, bo zrozumienie tej wielorakiej roli kobiety jest bardzo ważne i myślę, że w naszym kraju w ogóle wiele się zmieniło przez ostatnie lata na lepsze. Nie znaczy to, że wszystko wygląda już idealnie, ale idziemy, myślę, że w dobrą stronę. Poza tym nasi mężowie, nasi panowie też są dziś inni niż 20, 30, 40 lat temu. Oni też inaczej podchodzą do kobiecych ambicji, do chęci realizacji swojej zawodowej kariery. Ja mam często kontakt z dorosłymi studentami, z takimi studentami, którzy mają 40, 50 lat i gro z nich to kobiety. To znaczy, że ktoś w domu ugotuje ten obiad w niedzielę, zajmie się dziećmi po to, żeby kobieta mogła zdobywać kolejne kwalifikacje, bo ma taką ochotę i chce się rozwijać zawodowo. Przed nami Dzień Kobiet. Czego moglibyśmy życzyć kobietom, świdniczankom, naszym czytelniczkom? Myślę, że wiary w siebie, takiej pozytywnej, takiej dobrej i takiego optymizmu, ale też ja życzę paniom, żeby doceniały swoją własną kobiecość, bo bycie kobietą to wspaniała rzecz, więc dziewczyny, kochajcie same siebie, szanujcie same siebie, doceniajcie to, że jesteście kobietami, bądźcie ambitne, realizujcie się, bo macie ogromne możliwości, ogromną siłę w sobie i wspierajcie się nawzajem jako kobiety.